Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niepopularny, a to jest Diablo 4 i kontynuujemy sobie naszą rozgrywkę, kontynuujemy przechodzenie fabuły i ogólnie wszystkiego. To prawda, że byłaś uczennicą Eliasza? Polowałam na Eliasza. Udawanie, że się z nim uczę, było dobrą strategią. To jest mądra babeczka. Takie dziwnie kobiece, nie? Musimy pozbawić go nieśmiertelności. Nie może ciągle unikać kary. Tak, a bez Eliasza mamy większe szanse w starciu z Lilith. Od czego zaczniemy? Odszukaj Timue na bagnach. Zawarła pakt z tamtejszymi mocami, by przedłużyć sobie życie. Może ona wie, jak zabić Eliasza raz na zawsze. Neyrella i ja zaczniemy jej szukać. A co z Donanem? Ma pełne ręce roboty z kamieniem dusz. To ciężkie brzemię do udźwignięcia w pojedynkę. Mądrze byłoby mu pomóc. Kim jest? Stara znajoma, która mieszkała tu od zawsze. Wiele mnie nauczyła o bagnie i jego mocy. Choć było to dawno temu. Może próbować cię zniechęcić. Nie daj się. To miasto na granicy Havezaru, trwające w wiecznym zawieszeniu między mocami Sanktuarium a Bagien. Czyżby? Co to miało znaczyć? Przyjaciół mi. Tak ci powiedział? Skoro tak uważa, to jego pytaj, co się stało. Mnie jest już wszystko jedno. O wow, to nie zabrzmiało pozytywnie. Zaczynam żałować, że zdecydowałem się z tobą podróżować. Ty mendo głupia jedna. Miejscowi nie chcą pomocy w oczyszczaniu bagien ze zła. Poszukiwania grobu Akarata nie przyniosły rezultatów. Co my tu w ogóle jeszcze robimy? I to jest pozytywne podejście, a nie cała reszta ich bajdurzenia. Co my tu w ogóle jeszcze robimy? Eś, idź pan w ciul. Raczej nie. Muszę zająć się kamieniem dusz. Lorat poradzi sobie sam. Na północny wschód stąd leży Fort Zakarn. Nienawiść jest tam mocno odczuwalna. Wykorzystajmy to, by przygotować kamień dusz i schwytać Lilith. Prawdę mówiąc, przydałaby mi się pomoc. Nie ma tak ostrych krawędzi, jak wisior z katedry. To spora zaleta. Ale tak teraz myślę, że nie powinienem był go w ogóle zdejmować. Gdybyś go zapytał, powiedziałby, że porzuciłem tradycję Horadrimów. Ale ja chciałem tylko poszerzyć nasze horyzonty. Zdobyć nowych sojuszników z katedrą. Założyć własną rodzinę. Rzecz w tym, że Loratowi trudno mu się zbliżyć do ludzi. A jeszcze trudniej pozwolić im odejść. Oj. Niech błogosławieństwo Akarata będzie z tobą, dziecko. Akarata? Wiara jest zaraźliwa. Im silniej bije od ciebie światłość, tym jaśniej oświetla tych wokół ciebie. Przyprowadź do nas swoich przyjaciół. Nasza wiara przetrwa dzięki wspólnocie i jedności. Fanatycy! Czujesz to? Dotyk Mefista jest tu wszechobecny. Cała ta nienawiść. Właśnie tego nam trzeba, aby dostroić kamień dusz i przygotować go dla Lilith. Jestem za stary na wspinaczkę. Ty możesz wejść i otworzyć kratownicę. W miejscu spoczynku przywódcy Zakarum, ściganego przez Mefista. Grupa świętych paladynów zbudowała strażnicę i pochowała w niej ciało. Wygląda na opuszczoną. Czyżby?
Być może miała rację. Nawet powietrze jest tutaj ciężkie od obcej magii. W tym po stokroć przeklętym miejscu szukaliśmy schronienia. Lecz jak powiadają mędrcy, zło nie ustępuje. Widzimy i słyszymy, że tak jest. Tutaj szukaliśmy schronienia, oświetłości. Tego nie znaleźliśmy. Ale i tak zwracamy się ku Tobie. Proszę, błagam. Podążaj za Donananem. Fabułę i do endgame. A to ty nie przeszedłeś nigdy Lost Arka, czy jak? Słyszysz? Dziwne. To w Havezarze są wilki? A, czyli tak samo mamy. Okej. Okay. Wilciu, 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 wilciu. Co za wilcie? Gdzie są wilcie? Dawać mnie, piesełki. Jeszcze mocniej. To musi być właściwe miejsce. Piesełki, piesełki, piesełki. Bruńczo, grubowco. Uuu, ładniutko. Od lat raczej unikałem walki. Straciłem do tego zapał. Zdwu, spok. I tak właśnie wygląda, jak czekamy na otwarcie tych wszystkich drzwi zawsze i tak dalej, a tu po prostu trzeba w nie przywalić. I tyle. Cokolwiek tu jest, to nienawiść dominuje. Na tyle silna, by dostroić kamień dusz. Creation dan nis teri tom dis ukulman. Szlak. Coś jest nie tak. Skończyła mi się mana. Spoko, nie ma problemu. Jak odpalam czwóreczkę, to się dzieje rzeź. Musiał zostać uszkodzony, gdy Astaroth. Ale wiesz, jak to naprawić. Będziemy potrzebowali surowców. Żywego srebra na początek i narzędzi alchemicznych. Obok jest wioska. Może tam znajdziemy to, czego potrzebujemy. Spotkajmy się tam, gdy będziesz mogła. Oczywiście, oczywiście, doszliśmy na miejsce, mamy wszystko ten... Nie, nie mamy wszystkiego, bo co? Bo stary dziad nie był świadom, że mu się zepsuł kamyczek. Nie, mamy kontynuować w tamtą stronę. Nie było jej tak długo. Nie sądzisz chyba, że wróciła. Wbij to sobie do głowy. Czegokolwiek szukasz, u nas tego nie ma. Chyba nie znajdziemy w tym mieście nic przydatnego. Bo to zwykła wioska na moczarach. Musi coś tu być. Od tego bagna ciągnie magią.
A tam, gdzie jest mafia, są też użytkownicy. Skoro to wiedźmy szukasz, to idź do wieży. Ogień się pali, więc tam siedzi. Wygląda na to, że czeka nas spotkanie z wiedźmą z Bagien. Miej się na baczności. Donan, z łaski swojej wlazłbyś do środka. Taisa? To ty jesteś wiedźmą z wieży? Chorodrimie, myślałam, że udałeś się do twierdzy. Tak, cóż. Dlaczego miałabym wam pomóc? Cóż, wszyscy życzymy śmierci Eliaszowi. Owszem, ale naprawienie kamienia dusz dotyczy Lilith, a ona mnie nie obchodzi. Nie potrzebuję wiele. Wystarczy żywe srebro i narzędzia, które posiadasz. Takie małe prośby rzadko takimi pozostają. Pewnie to wiesz. Ale pomogłaś mi przetrwać przywołanie Andariel, więc moje narzędzia są twoje. Po żywe srebro musicie iść do Walty. Znajdźcie ją, a dostaniecie to, czego ci potrzeba. Ja miałem taki what the fuck, czy mi się imiona pomyliły, czy co? Że ten... Że przychodzimy i jest ta Isa i miałem takie imienniczka? To siostra po fachu, ale tak jak i mnie, daleko jej dowiedziemy z ludowych podań. Walta to nie byle alchemiczka. Bądźcie przy niej ostrożni. Jak ktoś jest nie byle kim, to zazwyczaj skumał się z Lilith. Ponieważ tak postanowiłam. Wy zabierzecie Eliaszowi nieśmiertelność, a ja odbiorę dług. Ciekawe, jakie są ich powiązania. Dobra, Donan, co masz do powiedzenia? Choradrimowie badali kamień dusz od pokoleń. Ja sam przez ponad 20 lat. Ale w sanktuarium nie ma tylu ksiąg, by pomieścić wszystko, czego jeszcze o nim nie wiemy. Potrzebujemy cudu. Ale tego właśnie ode mnie oczekujesz, prawda? Nie. Cóż. No właśnie, Choradrimie. Co o mnie sądzisz? Ja... Życie zatrzymało mnie w skąsklen na wiele lat. Nie poznałem nikogo takiego jak ona. Ty. Odkąd urodził się mój syn. Może dziwnie to zabrzmi, ale przypominasz mi o tym, jak to jest być młodym. Przeżywać przygody. Mierzyć się z niebezpieczeństwem? Wierzyć, że mogę je pokonać. Tak. Tak, mnie również. Gdybym napisał do Lorata i został w Eltheimie. Gdybym wychował Jorina nauczonego, a nie żołnierza. Teraz to bez znaczenia. Nic by to nie zmieniło, na kogo go wychowałeś, bo Lilith by go i tak znalazła. Dobra. Moje siostry nie rozumieją, że mamy więcej wspólnego z Lilith niż z jej wrogami. Odwieczny konflikt nie dotyczy drzewa, ale nas. Tak, nasze przetrwanie zależy od matki sanktuarium. Pewnie. Ta przepowiednia nawiedza moje sny. Ginę wraz z upadkiem sanktuarium, ale Eliasz mówi, że istnieje inne rozwiązanie. Lilith czuje we własnych kościach, że jestem z nią związana. Wiem, że to ona jest odpowiedzią. Z kociołka cuchnie demonicznym ogniem, siarką, popiołem i krwią. Tam. No niczego innego się nie spodziewałem. Po domach innych ludzi? Tak, dokładnie. Takie mam zwyczaj. Walta, przysłała mnie Taisa. Potrzebna jest twoja pomoc. Taisa, nieświadomie posłała cię na śmierć. W końcu pojmie, jak daremna jest jej pogoń za Eliaszem. I ujrzy w Lilith naszą przyszłość. Patrz, Walta, jak sobie porozmawiamy szybciutko. Patrz, jak to ładnie pójdzie. Znowu nie mam nowy. Więcej popiołu do kotła! W
Walta, wiesz, że to tak nie działa. Tak. Mocno tak to nie działa. Jakby. Ja mam główną postać, ty jesteś postacią poboczną. Musisz przegrać. Gdzie żeś polazła? Ja mam jeszcze tarczę. Ja tu z tobą praktycznie bawię, bo ty nie zadajesz damage'u. Okej, okay, tą bombardowaniem z góry zadajesz damage. Dobra, zwracam honor. Udało ci się. I masz nowa mrozu. Serio ją przymroziło? No jest naprawdę słaba. No i teraz tak. 4, 1. No pewnie teraz mi zniknęła, jak odpaliłem sobie... jak odpaliłem najsilniejszy czar, to ona mi zniknęła, nie? Super. To się nazywa wyczucie. To ci się, Walta, udało. To ci się, Walta, akurat udało. Bombardowanie niczym te... kafary z Diablo 3? One tam miały podobną moc. Trzymać przy życiu. Umieść oczyszczone żywe srebro w misce na stole. A nie, nic nie ma, to... Jest jeszcze mniej spokojny niż zwykle. Stracił syna. A żal będzie zżerał go od środka, dopóki nie spróbuje się z tym zmierzyć. Jak miewa się moja siostra? Nie żyje. Okazało się, że ceni Lilith ponad waszą przyjaźń. Eliasz przeciągnął Waltę na swoją stronę. To niemożliwe. Wiedziałaby, żeby nie ufać Eliaszowi. To nie Eliasz ją przekonał, a Lilith. Znała jej argumenty za wartościowe. Walta była moją nauczycielką. Prowadziła mnie, gdy po raz pierwszy rozpoczęłam służbę. To... Wiem, trudno w to uwierzyć. Widziałem, jak moi sojusznicy sprzymierzali się z Lilith. Myślałem, że są silniejsi. Ale właśnie dlatego musimy pilnie naprawić kamień, aby nikt inny nie padł ofiarą jej kłamstw. Najpierw żywe srebro. Wymieszaj je w kociołku. I ja mam coś, ten? Roznieć ogień. Przekręć koło dwa razy. A może trzy razy. Przekręć jeszcze raz. Siarka. Rozgnieć ją w moździerzu. I teraz tak brakuje, żeby to wszystko wyjebało w powietrze. Porozmawiajmy na zewnątrz. Mówiłem ci. Mówiłem. Nie jestem człowiekiem, którego potrzebujesz. Nie nadaję się do tego zadania. Co możemy zrobić? Moim zdaniem już sam sobie nie ufa. Nie rozwiejemy wszystkich jego wątpliwości. Ale jego żałoba... Syn... Jest sposób. Nie spodoba mu się. Dlaczego mu pomagasz? Mogłaś zostawić nas na pastwę losu. Każdy potrzebuje czasem przypomnienia, że niebezpieczeństwo można pokonać. Ale najpierw trzeba spróbować. Horadrimie, chodź tutaj. Po co? Czego chcesz? Chcę cię gdzieś zaprowadzić. To miejsce starej mocy na bagnach. Myślę, że dobrze ci to zrobi. Dlaczego tam idziemy? Jemu
mogę zrobić nic więcej. Nie rozumiesz tego. Pozwól mi wrócić. Wrócić? Dokąd wrócić? Okej. Nie, Horadrimie. Zostaniesz z nami. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Doprowadź w miejsce rytuału. Też to czujesz? Magia bagien jest tutaj wyraźnie mocniejsza. No nie, przyprowadziła nas tu bez powodu, wiesz? Walta przyprowadziła mnie tu, gdy byłam młoda. Tu możesz zmierzyć się ze swoimi demonami. Strachem lub smutkiem. Kto to? Nie, mam tego dosyć. Co zatem zamierzasz? Na bagnach nic nie jest za darmo, Horadrimie. Nawet twoja magia. Jakąkolwiek logiką się kierujesz, jesteś w błędzie. Nie czujesz zewu przygody, co? Chyba nie zniknął wraz z młodością. Wyjdź i złóż ofiarę bagną. Pierścień, naszyjnik. Coś, co jest dla ciebie cenne. W międzyczasie nasza przyjaciółka zbierze dwie rzeczy. Robaczy Ichor i żółty lotos. To głupota. To Walta zrobiła ze mnie prawdziwą wiedźmę. Ciężko mi pogodzić się z jej śmiercią. Rozumiem, dlaczego dostrzegła przyszłość w Lilith. Matka Sanktuarium nie różni się tak bardzo od wiedźm z Havezaru. Lecz ja nie porzucę mej powinności. Eliaszowi trzeba wymierzyć sprawiedliwość. Tego oblicza Walty nigdy nie pojmę. Nie dziś, ale nadejdzie czas, kiedy będę musiała zrzucić trapiące mnie troski. 38 poziom. Jeszcze 7 poziomów, aż żeby w ogóle miksturkę ulepszyć. Pośpiesz się. Horadrim chyba bardzo nie lubi czekać. Umieść dar bagien w kociołku i zaparz herbatę. Po prostu uważam, że to strata twojego czasu i mojego przy okazji. Widzisz te kaganki? Rozpal je. Wypijemy herbatę i zaczekamy. Na co czekamy? Aby bagno zawołało do twojej duszy i wyciągnęło z ciebie to, co ropieje jak zatruta rana. Nie, och, da. Trzymać się przy sobie, Waldheimie. Dlaczego mnie puściłeś? Nie wiem. Ja miałeś taki zacięty wyraz twarzy. Byłeś gotowy. M-
Musiałeś odejść. Musiałem. I znów muszę. Czekaj! Ja tylko... Ojcze... Jestem gotów. Nie! Wizja Trafinkala. Parszywy demon. I to teraz. Spójrz na nich. Tak zadręczają się własnymi uczuciami, że zapomnieli, co tak naprawdę się liczy. Marzeniem jest limit. Nie, Eliasz. Zagrożeniem dla niego jest Lilith. Wiem już, dlaczego tak bardzo się jej boisz. Mój los jest związany z twoim. Jeśli mnie pochłonie, sanktuarium będzie zgubione. Ale wciąż możesz ją powstrzymać. Co gdybym otworzył portal, który wyprowadzi cię z tych bagien? Niech Horadrimowie rozprawią się z Eliaszem, skoro takim to ciąży, a my skupimy się na powstrzymaniu Lilith. Wow. Wiem, kim są moi prawdziwi sojusznicy. To moi przyjaciele. Zabierz mnie do nich. Gdy nadejdzie dzień sądu, dowiesz się, kto jest twoim prawdziwym przyjacielem. A teraz wracaj do swoich sojuszników. Pokładałbym nadziei w Inariusie, jeśli to o nim mówisz. Anioł był moim więźniem. Poznałem jego prawdziwe oblicze. Jest bardziej podobny do Lilith niż myślisz. Już przed tym, gdy stał się moim więźniem, przepełniała go nienawiść. Ja ją tylko rozpaliłem. A kiedy uciekł do twojego świata, zabrał ją całą ze sobą. To mogliśmy na nim uruchomić ten kamień. A weź się kichaj, Mefisto. Ale tak z drugiej strony, jesteśmy zarąbiście słabi. Tak szczerze. Jakby się tak nad tym zastanowił. Zaraz wam powiem dlaczego. Jeszcze nie wiem. Wędrował godzinami, aż działanie naparu osłabło. Długa podróż przez bagna daje więcej niż krótka. Zdaje się, że twoja trwała jeszcze dłużej. Zmierzyłaś się ze swoimi demonami tak jak Horadrim? Tak. Mam nadzieję, że po raz ostatni. Okej. Tu kończymy sobie nagranie i widzimy się w kolejnym.